Dla mnie najważniejszy jest Aidan Breslin jako człowiek. Facet parę lat wcześniej stracił żonę, którą bardzo kochał. Teraz jest samotnym ojcem, wychowującym dwóch synów. Jeden ma dopiero 7 lat. Jednocześnie musi pracować. Słowem, nie ma lekkiego życia. Praca ma dla niego ogromne znaczenie. Zawsze była ważną częścią jego życia. Nawet zbyt ważną. Czy lubię wisieć? Nie bardzo. Nie znajduję w tym nic przyjemnego. Ale widziałem już gotowe efekty, dość makabryczne, trzeba przyznać. Ta cała maszyneria wygląda współcześnie, ale jest w niej coś średniowiecznego. Producenci mieli do nas bardzo partnerskie podejście. To była owocna współpraca. Czułem, że mówimy tym samym językiem. To ważne, żeby wszyscy się wzajemnie wspierali. Bardzo jestem ciekaw końcowego efektu. Ten film zrodził się głównie w głowie reżysera, a Jonas Åkerlund to prawdziwy geniusz. Uwielbiam sposób, w jaki opowiada historię.